Okej, miski kolorowe. Tu Urbek z Germania. Dzisiaj jedziemy zaatakować trzy obiekty. Bliżej lub dalej. Zobaczymy, jest to rozgrzewka przed sanatorium górniczym, które jest kawałek drogi stąd, więc zapraszam na oglądanie i widzimy się na następnym ujęciu. No dobra, przenosimy się teraz już. Miejsce numer 1. Dopiero co przyjechałem, jeszcze tam nie byłem, ale zaraz pójdziemy zobaczyć, obadać miejsce. Jest dość ten domek w opłakanym stanie, no ale trzeba to zweryfikować osobiście, prawda? Dużo krzaków i dużo kleszczy. Nagadano mi o tych kleszczach, kurde. Nie mam pojęcia, gdzie jest w ogóle wejście. Jak ja przelezę przez te krzaki? Nie no. Że niby tam jest wejście, kurde. Muszę atakować z innej strony, ale nie będę wam pokazywał, jak się przedzieram przez krzaki, bo to będzie nudne. Albo stwierdziłem, że jednak wam pokażę. Nie ma tak łatwo. Jest takie miejsce specjalne. O nie, dużo pająków i już dresy zadarte. Dobra. Co my tutaj mamy? Generalnie chciałem powiedzieć, że tutaj też będzie podczas tego urbexu takie małe ogłoszenie, ponieważ takie chałupki coraz mniej mnie interesują. Ogólnie jest tego dużo na polskim YouTubie i mam w zanadrzu kilka innych takich już opatrzonych obiektów. Więc dopóki miejsc mi nie zabraknie, będę uderzał w te właśnie obiekty. Większe fabryki, sanatoria i hotele. Co tak wyjdzie? Nie wiem. Nigdy nie wiem. Nie do nas żywioł. Przedzierajcie się ze mną przez te krzaki. A co? Nie ma tak łatwo. Wy siedzicie sobie. Polecam w ogóle oglądać urbexy na telewizorze, jeżeli macie taką możliwość, bo jest dużo fajniejszy efekt. Tutaj zajrzymy, to pewnie jest jakieś gospodarstwo gospodarcze. No, inaczej, z tej strony. O, już mnie natura atakuje, cholera. No, idziemy.
Nie wiem, czy z tej strony jest wyjście, ale tam z tej drugiej strony to jest jakaś masakra, nie? Wyjście do piwnicy. Przez takie straszne krzaki. Masakra to jest. Patrzcie na to. Nie, nie wiem, jak ja tu przejdę. Nie wiem, czy to łapię. Słuchajcie, bądźmy realistami. Może to złapię tego krzoka. Tu jest taki koles, drugi, trzeci, pięćdziesiąty. I tam są krzaki wszystkie z kolcami. A nie będę wam gównianego budynku pokazywał. Kilku z was pomyśli, że był na miejscu i nie wszedł, nie? Ale no co ja mam tutaj pokazać? To nie będzie urbex z tego miejsca. Będzie taki shortowy urbex. Nie wiem, 5-minutówka albo coś. No, ja nie będę. No co, wejdę do piwnicy i wiem, co tam zastanę. Dlatego mówiłem już o tych miejscówkach, nie? Małych. Miejsce odhaczone. Miałem to na mapie zaznaczone. Ale to jest jeden wielki guzik. Tak się sypie. Tam nic nie będzie. Widzieliście takich dużo miejscówek. A one są mało atrakcyjne. Wiecie co? Bardziej atrakcyjne jest to, jak się przedzieram przez krzaki. Sorry, winę to, ale tak jest prawda. Idę stąd. Bardziej atrakcyjny jest ten dach zawalony i to pomieszczenie. W środku nic nie będzie. Syf, kiła i mogiła. Nic więcej. Dobra. Ja kończę to miejsce. To bez sensu jest. I mówię, dla wszystkich, którzy będą mieli pretensje, że nie wszedłem, to zaoszczędzę was wasz czas i też mój, bo mam jeszcze dwie miejsca. Jedno na mapie, a drugie takie przypadkiem znalezione, więc lecę teraz do drugiego. Jeszcze dogram końcówkę. No widzicie, dachówka tam leci już. Widzieliście na zdjęciach z drona i filmach. Poza tym muszę znaleźć stację benzynową. Się nie przygotowałem, dzisiaj jest święto, a wszystkie stacje później były otwarte. Więc jeszcze trochę i będę musiał nasiekać do zbiornika. Luzik. Dopowiem o moich planach dotyczących dalszej przyszłości mojego kanału w następnych ujęciach, więc zostańcie, bo będzie ogłoszenie parafialne.